Stadion w Sandomierzu już otwarty. Na ten moment mieszkańcy czekali 2,5 roku. Nowoczesny obiekt pomieści 2,5 tysiąca kibiców. W inauguracyjnym meczu na sandomierskim stadionie zmierzyły się kadry młodzieżowe Polski i Portugalii. Niemal 2,5 roku trwała budowa stadionu miejskiego w Sandomierzu. Choć planowane terminy zostały przekroczone, a inwestycja kosztowała znacznie więcej niż początkowo zakładano, zaproszeni na jego otwarcie goście wyglądali na zadowolonych. Wszelkie imprezy piłkarskie, łącznie z eliminacjami drużyn młodzieżowych, mogą być tutaj rozgrywane. Obiekt spełnia te wymagania. Nowy obiekt zrobił pozytywne wrażenie nawet na Andrzeju Diable Szarmachu, byłym członku kadry narodowej Polski w piłce nożnej. Przyznał, że żałuje, że jako młody chłopak nie miał możliwości trenować na takim stadionie. Takie obiekty powinny być w każdym mieście, co najmniej 3-4, i żeby ta nasza piłka nożna w końcu zaczęła jakoś osiągać lepsze wyniki. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli zarządu PZPN, gwiazd sportu oraz polityków, takich jak posłanka Okła-Drewnowicz czy Przemysław Gosiewski, który ponad 2 lata temu wmurował kamień węgielny pod budowę tego stadionu. Te inwestycje są potrzebne po to, żeby rozwijał się sport, po pierwsze masowy, bo tylko wówczas, jeżeli będą młodzi ludzie grali jak najszerzej w piłkę nożną, to będzie mieć sukcesy w sporcie zawodowym. Jednak nowy stadion da szansę rozwoju nie tylko młodym piłkarzom. Obiekt jest doskonały dla piłki nożnej, dla lekkiej atletyki. Również mamy boisko wielofunkcyjne i 2 nowoczesne korty tenisowe. Budowa stadionu kosztowała prawie 18 milionów złotych. Jego otwarcie uświetnił mecz młodzieżowych reprezentacji Polski i Portugalii.